Dorastanie w społeczeństwie sieciowym. Bardzo uważam gorący temat, który mam nadzieję poruszyć chociaż troszeczkę z moim gościem. Łukasz Strokowski ze mną. Musisz się przedstawić sam, bo jak ja, słuchajcie, przeczytałam listę rzeczy, którymi Łukasz się zajmuje, to no nie spamiętałabym. Okej. Okay. Powiedz coś o sobie. Jasne, jestem z wykształcenia socjologiem. W tej chwili robię tak naprawdę dwie rzeczy, czyli prowadzę szkolenia z jednej strony, a z drugiej strony prowadzę szkołę we Wrocławiu. Się nazywa Autorska Szkoła Podstawowa Navigo. To jest szkoła bazująca na fińskim modelu edukacyjnym. W tej chwili mamy już 100 uczniów, przygotowujemy się za chwilę do przyjęcia kolejnych i też planujemy w najbliższym roku otworzyć oddział naszej szkoły w Poznaniu. Bardzo gratuluję, bo ja się cieszę, jak takie szkoły powstają, gdzie spogląda się na dziecko nie tak jak numer dziennika, tylko jak na indywidualność, tak? Także trzymam kciuki, żeby ten Dziękuję projekt bardzo. Mam wrażenie, że to fajna rzecz jest dosyć. Tak, na pewno, na pewno. My mamy to szczęście, że mamy dzieci też w szkole takiej, w Akademii Dobrej Edukacji w Poznaniu, w Jarocinie, gdzie też podchodzi się bardzo indywidualnie do dzieci i trzymam kciuki. Powiedz mi, bo ty temat masz dorastanie w społeczeństwie sieciowym. Ta sieć jest naszym błogosławieństwem czy przekleństwem? Wiesz co, to jest w ogóle trudne pytanie, bo ona po prostu jest. Znaczy jest, nie powiedziałbym, że jest ani przekleństwem, ani błogosławieństwem. Jest częścią naszej przyszłości, jest nieunikniona dla nas. My w ogóle jeszcze o tym cały czas jako dorośli myślimy, jako o osobnej części rzeczywistości, czyli że jest świat normalny, świat cyfrowy, ale dla naszych dzieci to jest po prostu jedna rzeczywistość, która jest przeplatana światem cyfrowym i analogowym jako codzienność normalna. Oni nawet nie korzystają z Facebooka, oni po prostu rozmawiają ze znajomymi, oni nie wrzucają filmów na YouTube'a, oni mówią do ludzi. Dla nich ta technologia jest przezroczysta, jest częścią codzienności, więc już ciężko jest mówić o tym, że to jest jakiś osobny świat, to jest po prostu część naszego codziennego funkcjonowania. Myślisz, że my jako społeczeństwo dorośliśmy do takiej dawki informacji, do takich udogodnień? Czy my jesteśmy na to gotowi? Zależy kto. Znaczy my jako społeczeństwo nie i to widać bardzo wyraźnie, ale też nie jest tak, że ta technologia jest sama w sobie zła. To jest technologia jak każda inna, czyli tak jak od czasów pierwszej technologii, którą ludzie wynaleźli, czyli kamienia, którym można było wziąć i albo walnąć kogoś w głowę, albo coś zbudować. Technologia zawsze zwiększała nasze możliwości działania. Sprawiała, że robiliśmy coś lepiej, czy dobrego, czy złego. I tak samo jak kolejne narzędzia technologiczne pozwalały nam robić wspaniałe rzeczy albo bardzo złe rzeczy, tak technologia cyfrowa jest po prostu wyjątkowo potężnym narzędziem, które nasze dobre działania pozwala niesamowicie wzmacniać, sprawiając, że robimy fantastyczne projekty. Na przykład coś takiego jak szkolny strajk klimatyczny, w którym wzięło udział chyba 7 milionów dzieci, byłby kompletnie niemożliwy przed czasami cyfrowymi, a jednocześnie są możliwe bardzo złe rzeczy, tak samo robione, ponieważ technologia cyfrowa po prostu wzmacnia nasze możliwości działania. I kluczowe jest nawet nie to, co dokładnie będziemy z tą technologią robić, tylko w jakim kierunku my wszyscy idziemy, jakimi wartościami będziemy się kierowali, bo to będzie wpływało na to, co będziemy robili w sieci. No dobrze, ja mam teraz przed oczami moje dzieci, które buszują w sieci, które nie chcę używać słowa uzależniły się, bo mam nadzieję, że jeszcze do tego nie doszło, ale są tak mocno powiązane z tym i my z mężem jesteśmy totalnie spięci. Ja tak obawiam się tego, może ta moja obawy generuje, jak gdyby ja naciskam, oni jeszcze bardziej się odsuwają od tego problemu i jak do tego podejść w przypadku tych naszych nastolatków, bo oni marzą o tym, żeby po wyjściu ze szkoły i po odrobieniu lekcji, jeżeli muszą coś tam zrobić, żeby tylko połączyć się z internetem, żeby tylko zajrzeć do gry, zajrzeć właśnie na jakieś tam profile społecznościowe i oni, moi przynajmniej, potrafią w tym być i być i być bez opamiętania. A dla mnie to jest cały czas, ojej, ich mózgi, co się z nimi dzieje w ogóle. Tak, no to czy trochę twoja obawa jest uzasadniona, ale to musimy wyjść głębiej i zobaczyć, z czego to się bierze. Bo to jest tak, że treści w sieci i w ogóle treści cyfrowe są ultra atrakcyjne, no bo są kolorowe po pierwsze, są wizualnie fajne, po drugie wiążą się z kontaktem z innymi ludźmi, bo nastolatki w większości korzystając z sieci nie siedzą na Wikipedii, nie oglądają nawet samych treści różnych, tylko wchodzą w interakcje z innymi ludźmi. Dla nastolatków internet to jest przestrzeń relacyjna. To jest przestrzeń bycia z innymi ludźmi. Robią to samo, co robiliśmy my, kiedy byliśmy młodsi, w tradycyjnym, bardziej analogowym świecie, gdzie kontaktowaliśmy się i byliśmy z innymi nastolatkami, tylko oni to robią poprzez internet. Dla nich oglądanie filmów na YouTubie nie ma wartości informacyjnej, ma wartość relacyjną. Kiedy piszą SMS-y i na Messengerze się komunikują, to nie robią tego dlatego, żeby przekazać sobie informacje, tylko żeby wejść w relacje. To jest ciekawe, w ogóle mało kto o tym wie, ale Messenger to nie jest pismo. To jest mowa za pomocą palców, to jest komunikacja, taka jakbyśmy robili normalną głosową i oni, ponieważ nie da się za pomocą pisma przekazać różnych emocji, wytwarzają nowe formy przekazywania emocji, stąd taki rozwój emotikonów,
Stąd kolejne formy, słynna kropka nienawiści, nie wiem, czy znasz? Nie. To cię zaskoczę. Mało kto o tym wie, ale to jest tak, że kiedy dostaniesz od swojego dziecka, na przykład SMS-a, pytasz go, co u ciebie, on ci odpisze OK, kropka, to czy to znaczy, że jest OK, czy nie jest OK? No, teraz rozumiem, że nie jest okej. Bo na Messengerze chcesz przekazać różne rzeczy, na przykład okej, takie na zasadzie jestem wkurzony. I ponieważ nie ma formy, żeby zrobić to pisemnie, to powstają nowe narzędzia w ramach tego medium. Kropka na końcu takiego krótkiego zdania jest, można byłoby nazwać je lingwistycznie, negatywnym modulatorem emocjonalnym. Czyli krótko mówiąc, okej, kropka znaczy okej, odwal się. I to jest komunikat, który zmienia treść, no bo trzeba przekazać za pomocą znaków coś, czego nie da się przekazać, nie widząc drugiego człowieka. Więc powstają takie nowe narzędzia. Stąd awatary, które są teraz takie popularne. To są nowe formy budowania relacji, bo relacje budujemy przez emocje, a emocje przekazujemy głównie niewerbalnie. Więc oni tak naprawdę poprzez całą tą komunikację budują swoje relacje. Grając w gry w trybie multiplayer, budują relacje między sobą. Nie tylko spędzają czas aktywnie, ale wchodzą w kontakty ze sobą. To jest zupełnie inny sposób myślenia, więc tak naprawdę, kiedy patrzysz na to, co robią dzieci w sieci, to oni nie tyle grają, co bawią się ze sobą. To jest inny rodzaj myślenia o tym, ale... Ale właśnie jest ale. Nie, no oczywiście, że jest ale. Po pierwsze jest to, że to jest bardzo silna stymulacja, która powoduje mocne wyzwalanie dopaminy. Tak? To jest hormon szczęścia popularnie nazywany, który się pojawia, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy robimy coś ciekawego, nowego, atrakcyjnego, ale też kiedy na przykład nasycamy podstawowe pragnienia, typu jemy coś słodkiego, czy czekoladę, cokolwiek innego. I dopamina sprawia, że chcemy robić tego więcej. Więc robimy więcej i więcej i więcej i nasze dziecko potrafi wejść głębiej niż by chciało. Stąd często taki syndrom, kiedy jednocześnie dziecko ogląda na Facebooku, przewija kolejne, scrolluje kolejne strony albo na innych mediach i już nie chce tego robić, już czuje frustrację, ale nie potrafi się oderwać. Gdzie jego mózg wysyła sygnał przestań, a inaczej mózg wysyła sygnał kontynuuj. I to powoduje mocną irytację. I na to sposobem jest budowanie zdolności samokontroli i czegoś, co to Amerykanie to ładnie nazywają inhibitory control, czyli zdolność powstrzymania się od działania impulsywnego. W Polsce bardzo dobrym, zresztą na całym świecie, sposobem na to jest trening uważności, tak zwanego mindfulness. Jest tutaj sporo sposobów na to. I umiejętność zatrzymania, wytworzenia wewnątrz siebie samokontroli, która pozwoli mi poczuć, okej, to jest za dużo, nie pójdę za kolejnym impulsem, nie chcę więcej. Ale to jest trening, który trzeba robić samodzielnie, tak naprawdę, albo przy wsparciu rodziców przez długi czas. I to jest absolutnie tak naprawdę, gdybym miał podać jedną kompetencję dzisiaj, która jest równie ważna jak powiedzmy nauka pisania czy czytania, to byłby właśnie trening samokontroli, zdolności powstrzymywania impulsów dla dzieci, żeby nie wpadać tak głęboko w tą rzeczywistość sieciową. No dobrze, ale czyli rozumiem, że nasze napieranie, no bo tak, jeżeli jest sytuacja taka, że moje dzieci nie mają tego jeszcze, tej zdolności samokontroli i one po prostu, ja muszę w pewnym momencie zabrać im albo nośnik, albo wyłączyć im dostęp do internetu i czuję się strasznie sfrustrowana, bo ja nie chciałabym, żeby ktoś mi tak robił. Tylko, ja ich oczywiście uprzedzam, że coś takiego nastąpi, że proszę ich, żeby skończyli i tak dalej, ale potem trzeba odciąć tak. Tylko patrz na to trochę zero-jedynkowo, zobacz, albo oni samokontrolują, albo ty samokontrolujesz. Pomyśl o tym tak, jak się myśli o nauce jazdy na rowerze. Na początku dziecko samo nie umie jeździć, więc trzymasz mu ten rower. Potem coraz mniej trzymasz. Potem ono już jedzie samo, a ty jeszcze biegniesz za nim, nie? I teraz stopniowo oddajesz mu kontrolę nad jego jazdą. I analogicznie z tym, trzeba zacząć od stopniowego uwalniania dziecka i dawania mu coraz większej samokontroli. Kiedy dzieci są młodsze, to jest proste, czyli na przykład umawiasz się z dzieckiem na to, że będzie oglądało w jakiejś ilości, bo to jest tak, że samokontrola i kontrola zewnętrzna razem sumują się do 100%. Im więcej jednej, tym mniej drugiej. Czyli jeżeli rodzic ma całkowitą kontrolę nad mediami cyfrowymi dziecka, to dziecko ma zero, nie? Więc trzeba mu oddawać stopniowo, ale to oznacza zmniejszanie naszej. I teraz na początku możesz się mówić na przykład z takim 7-8-latkiem, to ile będziesz oglądać albo ile będziesz grać. I ważne jest to, żeby nie używać tradycyjnej naszej dorosłej miary, czyli na przykład czasu, bo ona w ogóle się nijak ma do rzeczywistości dziecka. Ono ogląda na przykład bajki, które trwają 7,5 minuty. Jak mu powiesz po 10 przerwi, to zbudujesz frustrację, no bo przerwasz mu coś fajnego. Wiesz, to jest tak jakbyś ty, wyobraź sobie jesienny wieczór, przyjemny, dzieci położyły się spać, otworzyłaś sobie kieliszek wina, odpaliłaś serial na Netflixie i nagle ktoś ci w połowie wyłącza. Przecież szlak cię trafi. To się zgadza. W związku z czym dziecko jakby trzeba mierzyć czas odcinkami, które trwają na przykład 48 minut, nie? I tak samo dziecku trzeba mierzyć ten czas, a najlepiej wspólnie z nim ustalić tą miarę. Albo dziecko gra, nie wiem, w jakąś grę w trybie multiplayer i jedna rozgrywka trwa 23 minuty średnio, nie? I rodzic się umawia na pół godziny.
Więc trzeba wspólnie z dzieckiem ustalić tą miarę, bazując na jego wiedzy o tym, jak działa ten świat, co już automatycznie sprawia, że dziecko zaczyna przejmować kontrolę nad tym, co robi. No dobrze, ale ja też oczywiście tak się z szacunku dla dziecka umawiamy się z nim. Słuchaj, ile potrzebujesz czasu? To nigdy nie jest tak, że o 14 koniec i bez względu na wszystko. Nie, ja z nim rozmawiam. Ile potrzebujesz czasu? No, muszę dokończyć battylkę, która trwa nie wiadomo, czy 5 minut, czy 20 minut. No dobra, ja się zgadzam, że dobrze, skończysz battylkę, zamykamy komputer. Tak. Po czym oczywiście mija jakiś czas, ja do niego zaglądam, okazuje się, że rozpoczął kolejną batylkę, bo tamtej nie skończył. I czy ja w tym momencie bez jakichś takich, no ja nie chcę destrukcyjnie wpływać na, też na jego psychikę, czy ja mogę, co ja mogę zrobić w takim momencie? Jest to dwie rzeczy. Coś muszę zrobić. Dwie rzeczy mogę zrobić. Najpierw kluczowe jest to zrobić najpierw, czyli umawiamy się przed włączeniem. Bo jeżeli zaczniesz się umawiać, kiedy jest włączone już, to on ci obieca wszystko. Tak. I w ogóle cię nie będzie słuchał, nie? To jest jedna rzecz. Natomiast potem kluczowe jest, kiedy powiesz, ok, stop, słuchaj, nie odłączam, bo za długo oglądasz, tylko słuchaj, umówiliśmy się na ile? Wracamy do pierwotnego ustalenia. Byliśmy umówieni na, jedną batylkę, tak? Czy na jeden odcinek, czy na cokolwiek. I dziecko mówi, no tak, ale zacząłem kolejny. Ok, a czy tak się umówiliśmy? No nie. No to co teraz powinieneś zrobić? No dobra, wyłączam. Ważne jest, żeby sam wyłączył. Im większy poziom kontroli znowu po jego stronie, tym lepiej. Bo jeżeli ty jako dorosła wejdziesz i wciśniesz guzik, no to to jest mega przemocowe dla niego i automatycznie spowoduje u niego złość, agresję wobec ciebie. Nie uświadomienie sobie, że przegiął, że złamał zasady, na które się umówiliśmy, tylko złość na dorosłego, który mu wchodzi. A jeżeli nawet niech to leci w tle, ale powiesz, ok, byliśmy umówieni inaczej i on przejmie znowu odpowiedzialność za siebie, to co musisz zrobić, to pomóc mu przejąć odpowiedzialność. Bo tu jest sekret. Ja wiem, że to prosto brzmi w teorii, a praktyka jest różna, bo niestety to jest kompetencja, którą trzeba budować od bardzo młodych lat. Potem jest trudno już. Co nie znaczy, że się nie da zrobić. Po prostu jest trudniej. Tak jak z nauką, nie wiem, jazdy na rowerze. Można się tego nauczyć w wieku lat 15. Po prostu chwilę dłużej potrwa i będzie więcej upadków. Ale się uda. Przy dobrym wsparciu. I to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze druga, głębsza w tym wszystkim. Bo żeby dziecko nam w ogóle dawało sobie radę w tej rzeczywistości cyfrowej, to rodzic musi tą rzeczywistość trochę znać, i być w stanie mu towarzyszyć, bo prawdziwe dylematy i trudności zaczynają się w wieku lat, nie wiem, 14, 15 i do tego czasu warto, żeby dziecko miało zbudowane poczucie, że rodzic mu towarzyszy w tej drodze, czyli przykładowo, jeżeli wyobraź sobie, że dziecko ma 6 lat, przychodzi do ojca i mówi, oglądałem bajkę i tam on zrobił, ten zły zrobił coś takiego, a ojciec mówi, nie mam teraz czasu, mam ważniejsze rzeczy niż te głupoty. Przychodzi do matki, matka jest zajęta czymś innym, co mu się koduje w głowie? Że świat cyfrowy to jest coś, tak naprawdę, czym rodzice się nie zajmują. To nie jest ich obszar, to jest jego własna, indywidualna przestrzeń. Robiliśmy badania w gimnazjach, gdzie 15-latek powiedział mi bardzo ciekawą rzecz. Ze starymi się nie rozmawia o dwóch rzeczach. O tym, o seksie i o tym, co robimy w sieci. I teraz to wynika z tego, że przez całe dojrzewanie, pewnie ten dzieciak, słyszał od rodziców, tam zajmujesz się tymi głupotami, robisz te dziwne swoje rzeczy. Tak. One, jeżeli są one dziwne i jego, nie rodziców, to uczy się, że rodziców się nie włącza w to i trzeba to trzymać jako osobną przestrzeń. Tymczasem, jeżeli rodzice od najmłodszych lat będą oglądali czasami tą bajkę, nie muszą oglądać wszystkich odcinków, bo wiadomo, że żaden dorosły nie będzie miał fascynacji i frajdy z oglądania 30 odcinków Świnki Pepy, tak? No nie oszukujmy się. Znaczy, może niektórzy będą mieli, ale statystyczna większość nie. Jeżeli chce grać w Fortnite'a, w cokolwiek innego, zagrajmy z nim. Będziemy od niego słabsi, nie oszukujmy się, nie ten refleks. Ale będziemy rozumieli, na czym to polega. Będziemy rozumieli, kiedy mówi o tym, co znaczy, że ktoś jest noobem. Będziemy wiedzieli, co to znaczy, że zagrał w trybie multiplayer. Będziemy rozumieli, o czym on mówi do nas. A wtedy ta rzeczywistość staje się naszą wspólną, rodzinną rzeczywistością, a nie jakimś odrębnym, złym światem, z którego my musimy go wyrwać. W tym momencie my mu towarzyszymy w tej podróży i jesteśmy w stanie razem z nim chodzić po tych meandrach, radzić sobie z jego problemami i kiedy przyjdzie w wieku 15 lat, bo będzie miał kłopot, bo na przykład jest prześladowany kolega w klasie na Facebooku, albo on sam jest prześladowany na Facebooku, przez znajomych, czy na Snapchacie, czy na innym medium i nie wie, co z tym zrobić, to jeżeli wytworzyliśmy głęboką więź w tym trójkącie dramatycznym rodzice, dzieci, media cyfrowe, to przyjdzie i poprosi nas o radę, nawet dookoła, tak? Nie powie, że to jego problem. Powie, że oj, tam w klasie dzieją się takie rzeczy, ale to już jest temat do rozmowy. A jeżeli nauczyliśmy go do tego momentu dojrzewania, że to jest rzeczywistość, która nas nie interesuje, to on dostaje komunikat, to co dla mnie jest ultra ważne, dla ciebie jest nieważne, więc nie mamy o czym rozmawiać. Więc żeby towarzyszyć dziecku w tej drodze, musimy cały czas pokazywać mu, że nas to też trochę chociaż interesuje. Często może nas naprawdę zainteresować. Czasami dzieci robią świetne rzeczy w internecie. I to, co my widzimy jako głupotę, gdzie on siedzi ze słuchawkami na uszach i nawala w jakąś grę,
dla niego to jest ważny moment budowania przyjaźni z kolegą, z którym bardzo chciałby się zobaczyć. I to jest jakby inny sposób myślenia trochę o tym. No ja już też, ja w to zupełnie nie wchodzę. Mój mąż na szczęście czasami z nimi zagra i zna cały ten temat tych wszystkich gier, tych memów i tak dalej, więc jak gdyby mam wsparcie i oni mają wsparcie ze strony męża, ale ja cały czas uważam, że te granice my musimy postawić i denerwuje mnie to strasznie, że ja te granice czasami tak ostro muszę postawić. Mówię, nie, dziewiąta i koniec, zapomnij. Oni cały czas jeszcze cisną, czy to jest dobre, czy ja cały czas w tym poczuciu winy mam żyć, czy ja jednak dobrze robię, skoro im ustalam i wtedy nawet kabel wyciągam ze ściany, jeżeli on tego nie jest w stanie kontrolować. Sam. Wiesz co, granice powinny być, ale to jest jakby tutaj dwa wątki. Znaczy rodzice pełnią w rodzinie rolę przywódców w stadzie, tak? To jest przywództwo, to jest małe stado naszym i jest przywództwo, które tym stadem prowadzi w jakąś stronę. Mhm. Nie rządzi, ale prowadzi. I teraz bajer polega na tym, żeby poprowadzić dzieci w stronę wspólnego ustalania reguł. Na przykład zrobienia kontraktu dotyczącego narzędzi cyfrowych, ale kontraktu polegającego na tym, że z szacunkiem wysłuchamy, dlaczego to dla dziecka jest ważne, co on tam robi, co tam się dla niego dzieje, a nie takiego, w którym my powiemy, okej, to wybierz pół godziny czy 40 minut. Bo to wymaga tak naprawdę wejścia głębiej, posłuchania tego, czemu to dla nich jest ważne, bo skoro tak dużo czasu tam spędzają, to muszą zaspokajać nam ważne potrzeby. I jak wysłuchamy, to my dorośli możemy powiedzieć ze swojej strony, słuchaj, moim zdaniem to jest szkodliwe dla ciebie, bo widzę pewne złe objawy, na przykład jesteś bardziej rozdrażniony po tym, jak siedzisz przez 2 godziny. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, że bardziej się wkurzasz. I oczywiście jest szansa, że wtedy to dziecko powie, ej no mamo, weź się. Mhm. Ale jest też szansa, że jakaś refleksja będzie, że zastanowi się nad tym. A jeżeli się zastanowi, to potem możemy w kolejnych iteracjach rozmowy zacząć wyprowadzać z tego jakieś wnioski i wypracować kontrakt, który będzie szanował jego potrzebę bycia z przyjaciółmi online, a z drugiej strony będzie też pozwalał nam w jakiś sposób świadomie zarządzić tym obszarem, żeby nie robił sobie tam krzywdy, bo zagrożeń trochę jest. I teraz jeżeli chodzi o zagrożenia, polecam bardzo mocno na przykład stronę cyfrowobezpieczni.pl, gdzie jest mnóstwo informacji bardzo fajnie zrobionych. To jest bezpłatna strona dla ministerstwa stworzona w ramach projektu Cyfrowo Bezpieczni, gdzie jest mnóstwo informacji dla rodziców, jakie są rzeczy, na które warto popatrzeć w sieci. Jest trochę fajnych filmików, które można obejrzeć w miarę bez obciachu z dzieciakami. I to jest doskonała zahaczka do rozmowy o zagrożeniach, które są w internecie. Dobrze. Można by rozmawiać i rozmawiać z sobą. Prawda? Musimy kończyć niestety, ale mam nadzieję, że my się spotkamy w którymś momencie we Wrocławiu, u Ciebie w szkole, bo to też mnie bardzo zaciekawiło. Zapraszam Was serdecznie. Więc słuchajcie, kochani rodzice, znowu uważność, uważność, uważność i czas, żeby poświęcić naszym dzieciom, bo nic nie dzieje się samo tak po prostu, więc musimy trochę wysiłku włożyć w to, żeby to zadziałało, ale ja się też uspokoiłam trochę tym, co powiedziałeś, że to nie jest tak, że sieć jest zła i że tam są tylko złe rzeczy, że to jest po prostu nowa rzeczywistość, jaka nas otacza. Dziękuję Ci serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.